Kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Nastąpiła bardzo szybka teleportacja. Wczoraj około 21:00 wylądowaliśmy w Warszawie na lotnisku Chopina, a już teraz mamy godzinę 11:00, a ja jestem już w Zakopanem. Przyjechałem do mojego brata, do Ani. Dojadą też do nas na 2 dni dosłownie moi rodzice, także bardzo się z tego powodu cieszę. Będzie to taki rodzinny, bardzo fajny czas. Niesamowicie się cieszę i jestem szczęśliwy, że po raz kolejny do Polski przywieźliśmy słońce. Także, kochani, nie musicie dziękować, chociaż no, jakieś podziękowania by się tutaj przydały. Naprawdę jestem pełen energii, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Uwielbiam góry, uwielbiam Zakopane, także zaraz pokażę Wam, gdzie się zatrzymaliśmy. Ja nie wiem, czy ten vlog będę nagrywał przez 2-3 dni, czy nagram wszystko dzisiaj. Zobaczymy, co czas i co ten wyjazd przyniesie, także nie przedłużając, serdecznie Was zapraszam do spędzenia tego rodzinnego czasu z nami. No i oczywiście, kochani, pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, ponieważ idziecie jak burza. Jestem Wam za to niesamowicie wdzięczny. Widzimy się już za moment. Właśnie dojechaliśmy. I zanim zrobię tutaj bałagan, jak zwykle, najpierw muszę Wam zrobić przejście po tym apartamencie. Nazywa się on Tatrzańskie Powidoki. Zobaczcie, tutaj mamy część kuchenną, salonową oraz jadalnię z niesamowitym widokiem, ale zanim Wam go pokażę, najpierw przejdziemy do pierwszej sypialni. Takiej master bedroom, bym powiedział. Tutaj chyba ulokuję moich rodziców, żeby mieli tak wygodnie, komfortowo. Tam jest piękny kącik z lustrem, z krzesłem. Takie krzesła kojarzą mi się z moim mieszkaniem na Żoliborzu. Mieliśmy takie same dokładnie w kolorze czarnym. Przejdziemy teraz do sypialni, w której zatrzymam się ja. Muszę Wam zdradzić, że na tym wyjeździe jestem singlem, ponieważ Przemysław został nadrabiać zaległości i obowiązki. No i tutaj zobaczcie ten widok. Mamy bardzo blisko na basen do strefy spa. Przepiękny jest to obiekt. Tam gdzieś na trzecim piętrze znajduje się apartament, w którym zatrzymał się mój brat z Anią. Chyba mój tata nawet tam jest. O, zobaczcie, macha. Czyli to jest ich apartament. Mamy do siebie rzut beretem, a tutaj mamy, tak jak wspomniałem, basen, bardzo duży taras. Tak to wszystko się prezentuje. At least not anymore. You said you had to go away. Idę jeszcze szybko zobaczyć, jaki apartament wybrał Kamil z Anią, ponieważ oni do tej pory byli w innym miejscu, także czy to tutaj się idzie? Tak, mamy B2, apartament na trzecim piętrze, także już Wam pokazuję. Powiem Wam, że można się tutaj poczuć jak za granicą. Jeszcze tak na moment zrobię Wam taki obchód po apartamencie, jaki wybrał mój brat z Anią. Muszę przyznać, że naprawdę stylowo tutaj jest i co mnie najbardziej w tym wnętrzu urzeka, no to te skosy. One są zarówno tutaj, jak i w łazience. Teraz tutaj szybciutko przejdziemy. Bardzo fajnie, czyściutko, widno przede wszystkim. Tam ja się odbijałem. Tutaj mamy schody na górę. Jeszcze raz pokażę Wam te skosy. Przechodzimy do pierwszej, głównej sypialni. No tutaj już jest iście góralski klimacik. Widok oczywiście piękny. I lecimy na górę. I tutaj mamy sypialnię na poddaszu. Marzenie chyba każdego z dzieciństwa.
Oczywiście z pięknymi widokami. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że nowe miejsce na mapie Zakopanego odkryliśmy. Wybaczcie, że tak sapię, ale jest tutaj naprawdę gorąco. Muszę odpalić klimatyzację, także widzimy się za moment. Idę właśnie po moich rodziców, ponieważ przyjechali. Zobaczcie, jest już mama. Hello, cześć. Cześć. Buziaki. Jak tam droga? Czekaj, może stanę z tej strony. Nie, no droga super. Nie było takich w ogóle korków. No i do Krakowa się jechało super. Natomiast wiadomo, że od Krakowa do Zakopanego jeszcze ta trasa nie jest kończona i po prostu jedzie się wolniej. No ale nie było jakiegoś problemu. No wiadomo, że trzeba liczyć 5 godzin. No nie, szybciej się nie da, prawda? Nie da tutaj dojechać. No bo chyba, że w nocy jechać, no ale w nocy to jednak też... Ale mieliście korki? Nie było korki. No to wieczorem, to w nocy, to ile by było? Pół godziny może nie, szybciej? No, ale bez sensu śpieszyć się i tak pół godziny nic nie da. No nie. Wcześniej, no. Widziałaś się z chłopakami już? Tak, widziałam się, wyściskaliśmy się już zadowoleni. No wiadomo, no. Oni to już byli kilka dni wcześniej, no akurat nie w tym miejscu, ale również w Zakopanem, także no oni są zadowoleni, szczęśliwi. Także no pogoda się trafiła ekstra. No tak, no nie można... Zobaczymy teraz, czy my nie popsujemy. No Ania z Kamilem mówili, że mieli bardzo ładną pogodę, było cieplutko, ponad 20 stopni, także można było przy takiej pogodzie wypocząć. No a teraz to nie chodzi tu, żeby były nie wiadomo jakie upały, tylko żeby można było po prostu pospacerować. Żeby nie padało, żeby prawda? Nie padało, to najważniejsze. Tak. Idziemy teraz pokazać naszym chłopakom skocznie. Kiedyś byłem tutaj jako dziecko, miałem chyba 5 czy 6 lat, a zobaczcie, teraz mogę oprowadzać po takich miejscach naszych maluchów. Niesamowite uczucie, powiem Wam. Właśnie z moją mamą rozmawialiśmy na ten temat, jak historia zatacza koło. Niesamowite to jest. O, zobaczcie, a jaki dziadek ma relaks. Nas nie było chwilę, a tutaj już bąbelki się leją i wy mówicie, że ja mam być normalny, zdrówko. Tak, to ja mogę odpoczywać. Tak. Mam dzisiaj utrudnione zadanie, ponieważ Leoś nie lubi być fotografowany i kamerowany, więc czuję się jak paparazzi. Kupiliśmy mu jakieś takie... Nie wiem nawet jak to nazwać. Coś, co się rzuca i strzela. I zobaczcie, jaka radość. I dla tatusia, i dla dziecka. Co to za golas? No, to przebierasz się na samym środku ulicy? Czekaj, bo nie mogę. Tak, wolał się w zimę. Teraz będzie drugi golas. Vincent! Dawaj nogę, trzymaj, dawaj nogę. Druga noga, pięknie. Siadaj. No, usiądź. Jaka żabka. Naprawdę wściec się można z tą pogodą. Była piękna pogoda, słoneczko, później prawie cały dzień lało, a teraz znowu się wypogadza. Oczywiście w momencie, kiedy już sobie plany na nagrywanie tego filmu pozmieniałem, wyszło słońce, no ale dobrze, nie stękamy, nie sapiemy, nie marudzimy. Stwierdziłem, że odpowiem na kilka pytań, które ostatnio się pojawiły w Q&A na moim Instagramie. No z racji tego, że jestem bez Przemysława i mam tylko jeden telefon, zrobiłem sobie zrzut ekranu, przesłałem to na komputer i teraz odpowiem na te pytanka. Pierwsze. Z czym masz największą trudność w codziennym życiu?
Jak tutaj, od czego by tutaj zacząć? Z racji tego w ogóle, że ja jestem osobą, która bardzo nie lubi skupiać się na negatywach, nie lubi odciągać swoich myśli od tego pozytywnego takiego nastawienia, ale jest ostatnio coś, co bardzo mnie denerwuje, a mianowicie ludzie, bezmyślni ludzie, którzy myślą tylko o swoim tyłku, o własnych czterech literach. Mogę wam to podać na przykładzie, jak wracaliśmy ze Stambułu, byliśmy w samolocie i przed nami siedziało państwo, które było naprawdę bardzo chore. Mieli katar, kasłali, mieli gorączkę, brali cały czas jakieś leki. Zamiast założyć maseczki, zamiast jakoś tak zabezpieczyć innych przed ewentualnym zarażeniem, no mieliśmy teraz 2 lata, sami wiecie czego. I nic absolutnie niektórych to nie nauczyło. Ja jestem naprawdę osobą, która uwielbia ludzi, kocham poznawać nowe osoby, ale właśnie w ostatnim czasie mam jakiś taki uraz, wstręt, może to jest za dużo powiedziane, ale zdecydowanie lepiej czuję się tutaj na platformie internetowej, mając kontakt z wami, jak sobie piszemy, rozmawiamy. Myślę, że duży wpływ na to wszystko, na takie moje odczucie ma też to, że podróżujemy bardzo często i te odprawy na tych lotniskach, no spotykamy bardzo dużo osób i no niestety wiele nam jeszcze brakuje do takiego fajnego, ludzkiego podejścia, do uśmiechania się do siebie, do otwartości. Za granicą jest zupełnie inaczej i absolutnie nie chcę, żeby ktoś teraz odebrał to w taki sposób, że chwalę cudze, nie znam swojego i po prostu gadam na Polaczków tak zwanych. To w ogóle nie chodzi o to. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale no starałem się wam jakoś to przedstawić w taki sposób, jak czuję. Ja teraz zdecydowanie bardziej komfortowo czuję się w ciszy, w głuszy, gdzieś na uboczu i staram się omijać jakieś takie spędy gdzieś, gdzie wiem, że będzie bardzo dużo osób. Unikam po prostu takich miejsc i tyle. No i nadszedł teraz czas, żeby odpowiedzieć na pytanie, które nurtuje bardzo dużą grupę moich odbiorców, ale nie tylko. Pytanie brzmi, czemu nie mam kontaktu z Andziax, czy będę na ślubie, dlaczego nie nagrywamy razem? Kochani, każdy, kto mnie bacznie obserwuje, kto jest osobą myślącą, nawet troszeczkę, jest w stanie zauważyć to, że nie mamy kontaktu od dłuższego czasu. Co za tym idzie, no nie zamierzam i na pewno nie będę też zaproszony na ten ślub. Co mogę więcej powiedzieć? Nie chcę tutaj w żadne szczegóły się wdawać, ponieważ to są nasze prywatne sprawy. Ja mogę od siebie tylko powiedzieć tyle, że jak każdym nowożeńcom życzę wszystkiego najlepszego, niech im się wiedzie i wszystkim, którzy planują ślub, niech wam się, kochani, w życiu wiedzie, dużo szczęścia, miłości i wszystkiego dobrego. Nie nagrywamy razem, bo się nie widujemy. Co tam jeszcze było? Nic. Tyle ode mnie na ten temat. Myślę, że nie ma tutaj co roztrząsać. Ja jestem osobą, która też zawsze sobie wszystko musi poukładać w głowie, ostudzić emocje. No i teraz mogę o tym bez żadnego jakiegoś tam problemu opowiedzieć i odpowiedzieć na takie pytanie. Także mam nadzieję, że taka odpowiedź jest dla was satysfakcjonująca. Kolejne pytanie. Jak idzie szukanie mieszkania, domu w Hiszpanii? Kochani, tutaj jeszcze potrzebuję od was troszeczkę czasu, żeby ten temat bardziej rozwinąć. No nie jest to proste, nie jest to takie łatwe, jak myślałem. Jest bardzo dużo zależności różnych, jest bardzo dużo opcji, pomysłów. No, musicie uzbroić się jeszcze troszeczkę w cierpliwość i dać mi chwilkę czasu, żebym wam o tym wszystkim opowiedział. Znowu tak w sumie troszeczkę nie to, że wymijająco, ale bez szczegółów, ale naprawdę tych pytań pojawiało się bardzo dużo, więc chcę zrobić wam taki update, że no jeszcze nic nie wiem, ale żebyście wiedzieli, że no jeszcze coś tam się dzieje. Jak długo jesteś z Przemysławem? Z Przemysławem będziemy mieli rocznicę w sierpniu, będzie to 6. już nasza rocznica, także mam nadzieję, że uda nam się jakoś świętować ten nasz związek w jakimś cudownym miejscu. W ogóle wczoraj też miałem taką bardzo fajną rozmowę z moim bratem i z Anią. No i Ania powiedziała, że niesamowicie tak, wiecie, pozytywnie zazdrości naszej relacji, mojej i Przemysława, że to jest naprawdę wzór i że nie zna drugiej takiej pary, jaką jesteśmy my.
Także naprawdę no, od tak bliskich osób jest to niesamowicie coś miłego usłyszeć takie słowa, także bardzo Aniu dziękuję jeszcze raz. Naprawdę to jest coś wspaniałego, także mija nam 6 lat, no i dalej zobaczcie jak ta miłość kwitnie. No, mogę tutaj mówić w sumie o sobie, bo Przemysława nie ma, ale wiecie jak to jest. Patryk, czy byłbyś szczęśliwy bez pieniędzy i podróży? Jak być szczęśliwym w szarym, nudnym życiu? No kochani, to jest naprawdę bardzo trudne pytanie. Ja jak zwykle muszę to powiedzieć, że nie chcę tutaj uchodzić za osobą, która będzie dawała jakieś wskazówki. Ja absolutnie nie mam w sobie takich cech mentorskich, żeby komuś coś narzucać, mówić jak ma lepiej żyć. Absolutnie to jest nie moja bajka. Ja wam mogę powiedzieć na moim przykładzie, że mi pieniądze dają szczęście, ale już teraz rozwinę ten temat. Ja jestem osobą, która bardzo lubi podróżować, jak doskonale wiecie. Niesamowicie dużo szczęścia mi to daje i bez tego, no absolutnie nie mógłbym być w tym miejscu, nie mógłbym być tak szczęśliwy, nie mógłbym rozwijać swojego kanału i nie wrzucać tak cudownego kontentu, jaki mam nadzieję tutaj dla was tworzę. Te pieniądze nie są samym celem dla mnie. Tutaj muszę powiedzieć, że kiedyś miałem klapki na oczy i dla mnie było najważniejsze to, ile zarobię, ile będę miał na koncie, co będę mógł sobie za to kupić, gdzie będę mógł pójść, żeby się pokazać i wiecie, tak poszpanować tymi pieniędzmi. Teraz jest totalnie inaczej, mi się to wszystko naprawdę pozmieniało. Ja myślę, jak te pieniądze zainwestować, jak je ulokować, komu mogę sprawić przyjemność dzięki temu, że jakieś te pieniądze tam, wiecie, posiadam. Bardzo lubię robić prezenty, bardzo lubię robić niespodzianki moim bliskim, także to daje mi szczęście. No a wiadomo, bez pieniędzy nie mógłbym tego robić. Nie wiem, jakby było i nie chciałbym się postawić w sytuacji, kiedy tych pieniędzy bym nie miał, ponieważ miałem takie szczęście, że te pieniądze zawsze miałem. Myślę, że sobie na pewno bym poradził. Mam dwie ręce, dwie nogi, no głowę w miarę na karku, chociaż wiecie, z tymi moimi odchyłkami różnie bywa. Myślę, że byłoby na początku ciężko, musiałbym się oswoić i odnaleźć w takiej nowej rzeczywistości, ale myślę, że na pewno bym sobie poradził. A odpowiadając na drugą część tego pytania, jak sobie poradzić i jak być szczęśliwym w tym szarym, nudnym życiu. Kochani, można organizować sobie pikniki, widywać się ze znajomymi na świeżym powietrzu. Naprawdę, bo wiem, co mogę wam powiedzieć. Na pewno należy wyłączyć Instagram, wyłączyć Facebooka, nie oglądać osób, które cały czas dodają piękne zdjęcia, a za tym wszystkim kryje się smutek, depresja, nostalgia i właśnie to takie dążenie do pieniędzy, po torebki, po to wszystko. Oczywiście, każdy ma taki etap, każdy takie rzeczy lubi, lubi się nimi otaczać i lubi je mieć, ale pamiętajcie, że to nie jest w życiu najważniejsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy wieczorem mieli się do kogo przytulić, że jak mamy problem, żebyśmy mieli do kogo zadzwonić, żebyśmy, jeżeli chcemy wyjechać, albo nie wiem, pójść na spacer, czy przenocować się nawet u kogoś, żeby coś sobie zmienić, jeżeli nie mamy tych pieniędzy. Jeżeli chodzi właśnie o otoczenie, najważniejsze jest to, żeby były te osoby, a żebyśmy nie byli sami. Także co ode mnie najcenniejszego w tej wypowiedzi, to to, żeby naprawdę te wszystkie Instagramy, YouTube, Facebooki dzielić sobie w głowie na 10 albo i na 20 i pamiętać, że życie no, w większości przypadków no, jest naprawdę koszmarne i wy cieszcie się z tego, co macie i doceniajcie naprawdę siebie wzajemnie, ponieważ no, naprawdę macie bardzo dużo. Jakie masz relacje z rodzicami Przemysława? Ja z Przemysława rodzicami mam naprawdę świetne relacje. Bardzo często ze sobą rozmawiamy, dzwonimy na kamerce, odwiedzamy się, jak tylko jest to możliwe. Raz przyjeżdżamy my do nich, raz oni do nas. Pamiętajcie też, że jeżeli ja czegoś tutaj nie publikuję w internecie, to nie oznacza, że tego nie ma. Pamiętajcie, że nie każdy ma dryk, ma potrzebę, w ogóle chce widnieć gdzieś tutaj w sieci. Także nie chciałbym takich właśnie zarzutów i komentarzy typu, że nie nagrywam z Przemysława rodzicami, czy nie wiem, nie mam z nimi kontaktu, czy się nie odwiedzamy. My mamy bardzo dobre relacje, naprawdę uważam wręcz fantastyczne, a to, że tego nie publikujemy, no to po prostu nie musimy tego robić absolutnie. Tak jak zobaczcie z moim tatą, nie nagrywam tutaj, nie wstawiam
odstawiam, ponieważ on sobie tego nie życzy, a ja nie chcę, nagrywając, Boże, już się tak się zakręciłem, ja nie chcę nikogo zmuszać do tego, aby był nagrywany, ja chcę, żeby każdy w moim towarzystwie, jak się ze mną spotyka, czuł się komfortowo, dobrze, także jeżeli ktoś tego nie czuje, to ja absolutnie nie zamierzam nikogo zmuszać. Ostatnie pytanie, jak to jest z zazdrością w waszym związku? Myślę, że bardziej zazdrosną osobą w związku jestem ja, ale to chyba tylko wtedy, jeżeli jesteśmy osobno. Pamiętajcie o tym, że my spędzamy z Przemysławem ze sobą 24 godziny na dobę, podróżujemy, pracujemy, wszystko robimy tak naprawdę razem i jak na przykład jestem tutaj, nie będę tego ukrywał, że bardzo Przemysława mi brakuje, nie mogę się doczekać już, aż wrócę do domu i będziemy znowu razem. Ja wiem, że dla niektórych takie rozstania są dobre, zdrowe i tak dalej. Oczywiście, że tak, ja doceniam ten czas, który mam tutaj i jeszcze bardziej bym był szczęśliwy, gdyby Przemysław był z nami, ponieważ to jest chyba pierwszy mój wyjazd od tych prawie 6 lat, kiedy jestem bez Przemysława. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że obejrzeliście ten materiał do końca. Ja, jak widzicie, mam zaciesz niesamowity, cieszę się, ponieważ ja naprawdę uwielbiam dla was nagrywać. Co bym chciał jeszcze powiedzieć? To oczywiście to, że zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli każdy, kto mnie teraz tutaj ogląda, zostawi komentarz. Nigdy o komentarze was tak naprawdę nie proszę, także zróbmy tutaj taką niesamowitą moc. Dużą ilość komentarzy. Ja powoli się z wami żegnam. Bardzo serdecznie dziękuję. Widzimy się w kolejnych vlogach. A, i pamiętajcie o tym, ponieważ na Instagramie pojawiło się też bardzo dużo pytań o te apartamenty, w których się znajdujemy. Ja zostawię wam oznaczenia w opisie tego filmu oraz w przypiętym komentarzu, ponieważ naprawdę dla rodzin z dziećmi, dla imprezowiczów, mamy basen, wszystko tutaj znajdziecie i niesamowita lokalizacja tych apartamentów jest. Do Krupówek jest dosłownie 5-6 minut z tak zwanego buta, także polecam wam serdecznie to miejsce. To jest naprawdę, no tak ode mnie z serducha, żebyście, jak będziecie szukali takiego miejsca, wiedzieli, gdzie się udać. Dziękuję wam raz jeszcze, widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia, pa!